co to tak pachnie? A, czuć pieniądz! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, gdzie zastanawiamy się, jak mieć więcej, zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Dziś skupimy się na tej części mieć więcej, czyli jak zarabiać więcej, ale też mieć więcej, bo to są dwa elementy, dwie strony tej samej monety. Są ludzie, którzy potrafią zarabiać więcej, ale nie potrafią mieć więcej, bo zawsze tracą świetnie, bardzo skutecznie. Są też ludzie, którzy nie zarabiają jakoś super dużo, ale jednak potrafią więcej mieć. Nam chodziłoby chyba o jedno i drugie i dzisiaj będzie dekalog bogactwa. Czyli gdybyś miał tylko możliwość zapamiętania paru rzeczy, czyli mimo, że i tutaj na moim kanale, i na innych kanałach, i w książkach jest tona wiedzy na temat tego, jak więcej zarabiać, jak osiągać tak zwany sukces, to jakby to sprowadzić do tego dzisiejszego odcinka i trzymałbyś się tylko tych 10 zasad, to nie ma najmniejszej opcji, żeby było ciężko w Twoim życiu pod kątem finansowym. Może to nie gwarantuje tego bogactwa, trochę wyświechtany termin. Gwarancji na to nie ma, bo nie ma czegoś takiego, że wszyscy będą bogaci. Natomiast nie każdy też chce być bogaty, ale każdy chciałby pozbyć się problemów finansowych, czyli no nie myśleć o tym, za co przeżyje kolejny miesiąc, tylko na spokoju podchodzić do pieniędzy. Przestrzegaj tych 10 zasad, niektóre z nich są niepopularne, ale wszystkie są prawdziwe, a zobaczysz, że będzie dobrze. Ktoś mógłby zapytać, no dobra, dobra, a skąd wiesz, że te zasady działają? Czy ty jesteś bogaty? Już abstrahując od tego, bo to nie jest nawet aż tak istotne. Istotne jest to, że 100% gości programu Expert Bentley'u, z którymi miałem okazję obcować, to są ludzie bardzo bogaci, w związku z czym na bazie tego można stworzyć pewien model, który właśnie Ci teraz przedstawiam i tą mądrość od nich czerpać. Dlatego też chciałem tą mądrością dzisiaj się podzielić i puścić ją w świat, ponieważ te zasady się zadziwiająco często, a w zasadzie zawsze powtarzają. Jak weźmiesz ten dekalog bogactwa i obejrzysz praktycznie dowolny odcinek eksperta w Bentleyu z dowolnym gościem, obojętnie czy to będzie Rafał Brzoska z Impostu, czy to będzie Tad Witkowicz, który w Stanach postawił 3 wielomilionowe biznesy, czy ktokolwiek inny, zobaczysz, że wszyscy stosują te wszystkie zasady. Magia? Przypadek? Nie. Stosowanie tych zasad nie daje gwarancji bogactwa, natomiast daje dużo większą szansę na to, a za to daje gwarancję spokoju finansowego za jakiś czas. Za jaki? No to zależy od Twojej aktualnej sytuacji. Także jedziemy z tym tematem i zobaczysz, że naprawdę warto to przestrzegać. Ja jeszcze tylko przypominam w ramach tutaj telezakupów Mango, że nasz Miś Ekspertuś, nasz fantastyczny projekt dla dzieci z wydawnictwa Ekspertia ruszył, miał swoją premierę całkiem niedawno. No i pierwsza część, czyli Miś Ekspertuś oszczędza, jest już dostępna na ekspertia.com.pl. Zapraszamy, jeżeli masz dzieci w wieku 5 do 12 lat, to myślę, że będą zachwycone i przy okazji spędzicie miło czas, wykonując, nie tylko czytając książkę, ale też wykonując misje specjalne, bo takie tam właśnie są. Dobra, jedziemy do dekalogu. Prawo pierwsze. Będziesz działać z pasją. Okazuje się, że bardzo ciężko jest odnieść w życiu jakikolwiek sukces, nie działając z pasją. Tego się prawie nie da zrobić, chociaż oczywiście są wyjątki, bo ktoś może mieć taki sukces, że dostał dużo pieniędzy w spadku, komuś coś wyszło, był we właściwym miejscu, o właściwym czasie, ktoś trafił w jakiś biznes, nie wiem, ktoś akurat otwierał fabrykę rękawiczek, a potem pandemia mu została zesłana jak z nieba dosłownie. Także są różne tam przypadki, natomiast czy ty chcesz w życiu liczyć na przypadek? Nie sądzę. Niektórzy mają pasję ogólną do przedsiębiorczości, czyli mogliby produkować skarpety i dalej będzie to dla nich super kręcące, że przychodzą rano do swojej fabryki, projektują nowe wzory i jest super. Natomiast no nie wszyscy tak mają. Niektórzy mają pasję do przedsiębiorczości połączonej z jakimś konkretnym tematem. W moim wypadku to jest edukacja, edukacja biznesowa, edukacja w temacie języków obcych, no bo mamy Instytut Lingwistyki. No i próbowałem wiele razy robić inne rzeczy. Na przykład kiedyś próbowałem eksportować zegarki drewniane na zachód, mówiąc górnolotnie, czyli do Niemiec. No i
No i fajne to były zegarki, no ale ja osobiście ani nie jestem fanem zegarków specjalnym. Mimo, że no ładne były, sympatyczne, no ale w ogóle no nie jestem specem od biżuterii, nie kręci mnie to, nie śledzę tych trendów, no nie obchodzi mnie to, ale po prostu traktowałem to jako takie fajne wyzwanie, że puścimy coś polskiego na rynek niemiecki, to będzie takie super. Trwało to chyba w moim wypadku, nie wiem, z 2 miesiące i potem stwierdziłem, kurczę, no nie mam tej pasji, brakuje mi tego, żeby siedzieć po nocach i chcieć, żebym leżał, nie wiem, w łóżku i nie mógł zasnąć, bo mam 63 pomysły, jak to lepiej wypromować, ponieważ to był produkt, o którym nie myślałem. Natomiast jak o czymś myślę, czyli na przykład myślę o tym programie i tu się jaram, opowiadam i myślę, co im jeszcze powiem, jak tu przekazać wiedzę, żeby faktycznie zmieniać chociaż trochę w małym punkciku polskie społeczeństwo na lepsze, na mądrzejsze, na lepiej zarządzające swoimi finansami, no to myślę, środek nocy, pomysł, tu. Dlaczego? Ponieważ edukacja to pasja i to jest duża różnica. Kiedyś mój wspólnik działał na Allegro, handlował nawigacjami, no i jak zrobił ponad 1 000 000 przychodu tam, no to stwierdziliśmy, że może byśmy poszli szerzej w to Allegro i coś razem podziałali i będziemy sprowadzać różne rzeczy z różnych miejsc na świecie, sprzedawać je, wiemy, że się nie konkuruje ceną, więc myślę, że wygramy. Trwała ta współpraca w tym zakresie nam tydzień, bo po tygodniu już stwierdziłem, nie, ja nie mogę tak. I co ja mam chodzić po jakiejś Alibabie, wybierać jakieś produkty, które mnie w ogóle nie interesują, potem sprawdzać różne aukcje na Allegro, sprawdzać, co ma konkurencja, czego my nie mamy, co można dodać. No tydzień max to był i stwierdziłem, nie, idę stąd, uciekam. Oczywiście jakby przyszła bieda i głód i to by był jedyny biznes, który byłby na podorędziu, to by się robiło, to by się nie wydziwiało. Ale jeżeli tylko są możliwości, a na szczęście w naszym kraju jest ich multum cały czas, no to uważam, że lepiej stosować strategię tak zwaną ikigai, czyli żeby robić coś, co cię kręci, w czym możesz być dobry, na czym jest kasa i co jest ludziom potrzebne. Jak spełniasz te 4 warunki, to robisz świetny biznes i masz znacznie większą szansę powodzenia. Jeżeli będziesz działać bez pasji, ludzie to wyczują, a konkurencja będzie po prostu od ciebie lepsza, bo twoja konkurencja, która robi to z pasją, w środku nocy będzie się budziła i zapisywała w notatniku kolejne pomysły, które im przyszły do głowy z tej obsesji, z tego, że robią coś naprawdę kręcącego, co robili by prawdopodobnie też za darmo. Dlatego też działanie z pasją, to mimo, że to jest taki wyświechtany YouTube'owy motywator, że tam wszyscy mówią działaj z pasją, Elon Musk mówi działaj z pasją, ten mówi działaj z pasją, wszyscy mówią działaj z pasją, no to może jednak coś w tym jest i może trzeba działać z pasją. Pamiętaj, że życie masz jedno, znaczy niektórzy twierdzą inaczej, ale niezależnie od tego, nawet jak masz ich więcej, to tym bardziej warto jest pożytkować fajny, odpowiedni sposób, czyli robiąc przyjemne rzeczy. Bo sobie już, może ja tego nie rozumiem do końca, że tam ludzie czasem straszą, że jak czegoś nie zrobisz, to na łożu śmierci będziesz żałować. Zresztą no, na łożu śmierci to ja spędzę parę minut i nie będę się chyba zajmować żałowaniem akurat w tym czasie, bo pewnie mnie jakiś ból będzie zjadać. W każdym razie to nie jest istotne. Bardziej istotne jest, że do tego łoża śmierci mamy nadzieję, że każdy z nas ma jeszcze wiele, wiele lat, co oznacza, że fajnie by było spędzić je robiąc coś przyjemnego, coś fajnego. Oczywiście nie ma rzeczy idealnych. Ja produkując na przykład ten program też się czasem wkurzam, czasem mi się nie chce. Czasem jak zrobię super webinar 4-godzinny i się dobrze bawię w trakcie, no to później jak już wyłączam wszystko i te 2 halogeny, które mi tam świecą przez 4 godziny, no to później potrzebuję co najmniej 1 dobę, żeby w ogóle fizycznie dojść do siebie, bo to jednak i mózg pada i tak dalej, ale potem wracam znów cały na biało i robię swoje, no bo lubię, no. I to jest właśnie to, żeby tworzyć coś, co jest dla ciebie fajne i przy okazji da ci pieniądze. Takich rzeczy jest mnóstwo i w każdej dziedzinie da się znaleźć coś takiego. Nawet w sztuce. Ostatnio prowadziłem na naszą platformę Nowoczesna Firma wywiad z człowiekiem, który reprezentuje firmę dobrasztuka.pl, no i robi kupę hajsu na obrazach. Dlaczego? Ponieważ podszedł do tego biznesowo, czyli nie, że muszę być artystą, czyli chodzić w apaszce i patrzeć w gwiazdy, tylko zastanówmy się, jak wypromować te obrazy, jak tworzyć markę osobistą, jak promować się na Google, na Facebooku, czyli podszedł do tego porządnie, biznesowo i wcale nie uważam, żeby sztuka na tym ucierpiała. Wręcz przeciwnie, sztuce to pomaga. Także pamiętaj, punkt pierwszy, działaj z pasją. Punkt drugi, przykazanie drugie, będziesz ambitny. My Polacy mamy problem z tym, ponieważ my uważamy często, że z nami coś jest nie tak, że my jesteśmy gorsi, że jak coś jest amerykańskie, to jest lepsze, albo niemieckie, albo jakieś tam zagraniczne. Nawet ja sam się na tym przyłapuję, mimo że lata nad tym pracuję u siebie i od lat robię już międzynarodowe jakieś biznesy, czy tam biznesiki,
i pracuję z ludźmi z różnych państw, to dalej się przyłapuję, że jak coś robimy nowego, to się zastanawiamy, czy w tamtym kraju warto się wprost przyznawać, że my jesteśmy polską firmą. Czy powinniśmy to robić, czy powinniśmy raczej na przykład używać nazwy Institute of Linguistics i niekoniecznie eksponować, gdzie jest siedziba firmy, czy może jednak możemy. I potem stwierdzamy, dobra, na Węgrzech to nie ma żadnego problemu, to działamy, no ale już w Stanach, no to kurczę, nie wiadomo. No i co? I to jest jakaś blokada w głowie, że my to mamy chyba postkomunistycznie tak, że jest ten tak zwany Zachód i ta tak zwana Polska. I okazuje się, że w badaniach to wychodzi też, że Polacy dużo rzadziej coś eksportują. Dlaczego? No prawdopodobnie dlatego właśnie, że no jak to tak eksportować, to przecież to nasze polskie produkty, to oni mają swoje, lepsze. Bardzo często jak gadam w ogóle z przedsiębiorcami, z Polakami, to są takie mentalne różne blokady w głowie na zasadzie to już jest, to już ktoś sprzedaje, to już zrobił ktoś inny i tak dalej, a ja mówię, no to dobrze, to zróbmy inaczej, zróbmy lepiej, zróbmy lepszy marketing i tyle, no. Przecież to od ciebie zależy. Czy to, że na przykład jak ta stara opowiastka taka była, że gość pojechał do Afryki, jeden i drugi byli menedżerami firmy produkującej obuwie, jeden przyjeżdża i mówi, bez nadzieja, tam nikt nie ma butów, czyli tam nie ma rynku na buty, a drugi wraca i mówi, kurczę, genialne, tam nikt nie ma butów, będziemy pierwsi, wszystkim sprzedamy nasze buty. No i widzisz, to zawsze na tym polega, że tych okazji jest miliard i zawsze ich będzie miliard i tylko jest pytanie, zawsze się zaczyna w twojej głowie, no nie? Bo to jest coś, może to brzmi trochę coachingowo, ale to jest stuprocentowa prawda, że zobacz, jak jest samochód na przykład, siedzimy tutaj, są siodełka, jest kamera, którą to możemy nagrywać, jest tu halogen, który mi wali w pysk i tak dalej, to wszystko, żeby być tu w realnym fizycznym świecie, najpierw musiało pojawić się w czyjejś głowie. I to był krok pierwszy, czyli pomysł, ale później był krok drugi, czyli przejście blokady. I jak jesteś Polakiem, to tych blokad może być więcej do przeskoczenia, ale one są do przeskoczenia na zasadzie, no bo punkt pierwszy, dobra, zróbmy Bentleya, ktoś kiedyś pomyślał kilkadziesiąt lat temu, będzie auto premium, coś tam. No i punkt drugi, no nie, bo czy ludzie to będą kupować, a to jest drogie, a to sto, a to sram to i tak dalej, jak my to wyprodukujemy, no i już problemy. No i pytanie, czy przeskoczysz, czy się odbijasz i leżysz. No i ci, którzy przeskakują, tworzą cały świat, tak naprawdę można powiedzieć. No bo to oni zrobili tutaj trakcję, to oni zrobili autostradę. Oni też mają te blokady, czasem strach, obawy różne i tak dalej, no ale skaczą, no, zachowują się jak zawodowi skoczkowie, no. I my, jako przedsiębiorcy, tak samo musimy robić. Skakać, czyli punkt pierwszy pomysły i punkt drugi skakanie przez przeszkody, których tam będzie w naszej głowie co niemiara. Bądź ambitny, ponieważ tak jak mówię, no jedno masz życie, co to masz do stracenia? Jeżeli się będziesz zabezpieczać, o czym jeszcze będzie za chwilę, to tak naprawdę w najgorszym wypadku twój pomysł i twój biznes wyjdzie na zero. Nie wtopisz całego życia, nie zadłużysz się na lata, więc masz tak naprawdę do zaryzykowania tylko czas. A ten czas i tak, no co? No masz go tutaj i możesz go spędzać albo robiąc coś fajnego, ambitnego, no albo przeżywając od 1 do 30, żrąc kiełbasę z Lidla i oglądając na wspólnej. Nie żeby w tym było coś złego, ale czy jest w tym coś dobrego? To już niech każdy sobie odpowie sam. Przykazanie trzecie. Nie będziesz pracował na godziny, chyba że za dużą stawkę. Jeżeli chcesz być bogaty, oczywiście, co to znowu oznacza bogaty? Ja mam wrażenie, że dzięki działaniom naszego rządu za kilka lat wszyscy będziemy milionerami w tym kraju, ponieważ inflacja szaleje. Oficjalna jest tam kilka procent, ale to ściema na resorach, te koszyki to się robi w kreatywną księgowością. Myślę, że kilkanaście procent to już może być. Każdy, kto robi zakupy, ten widzi, co się tam dzieje, że za każdym razem wychodzisz z marketu chudszy o większą ilość pieniędzy. No to nikt nie powie, że to jest 2 albo 3% inflacji. No ale nie o takie bogactwo nam chodzi, żeby być milionerem w takim sensie, bo to ta najłatwiej pojechać do Węgier, to od razu będziesz milionerem. Natomiast dla każdego bogactwo oznacza coś innego. Niemniej jednak praca na godziny prawie nigdy do tego stanu nie prowadzi. Chyba że mieszkasz w Szwajcarii, no to dobra, to tam stawka godzinowa jest taka, że pewnie możesz w którymś momencie powiedzieć, mam spłacone długi, żyję sobie spokojnie i jest okej. Natomiast niestety, ale w Polsce
raczej jest z tym ciężko. Z wyjątkiem oczywiście, że ktoś jest takim ekspertem, że na godziny zarabia naprawdę dużo. Na przykład dr Sławomir Mencen, wielokrotny gość programu Ekspert Bentleyu, zarabia, znaczy nie wiem dokładnie ile zarabia, no ale z tego co wiem, to robi konsultacje chyba za dwa koła, za godzinną konsultację. No to tak to można robić na godziny, nie? To wyrabia takich konsultacji powiedzmy choćby 50 w miesiącu, no to to jest 100 koła, no to jesteśmy w domu. No ale to jest rzadkość, tak? To już trzeba być naprawdę ekspertem w swojej dziedzinie, czyli poświęcić lata edukacji. I bardzo dobrze, tak należy robić. Ja jestem za tym, żeby tak czy inaczej się edukować przez lata, no bo biznes z pasją, no to i tak oznacza, że w którymś momencie efektem ubocznym stałeś się ekspertem. No i już. Więc tak czy inaczej to działa. Natomiast nie każdy w ogóle powinien pracować na godziny. Ja już jakiś czas temu podjąłem decyzję, że ja nie mogę pracować na godziny, bo ja mam tyle pomysłów, tyle wizji, że ja po prostu nie będę w stanie ich zrealizować, jak będę jeszcze pracować na godziny. Dlatego nawet jak jakiś czas temu robiliśmy konsultacje tutaj w Bentleyu i nawet mieliśmy chętnych, celowo dźwigaliśmy cenę. Najpierw zrobiliśmy chyba 1500 za dwugodzinną konsultację, potem 2, potem 2,5, potem 3, żeby zniechęcić tych ludzi. A oni ciągle chcieli. I w końcu stwierdziliśmy, dobra, fajne to jest, poznajemy fajnych ludzi, jak najbardziej, też możemy pomóc, no ale to jest zbyt takie indywidualne, no nie? Nie da się tego skalować, no. Program skaluje to dużo, dużo bardziej, bo jak jeden odcinek obejrzy 100 tysięcy osób, to nawet jeżeli tylko 10 tysięcy osób coś z tym zrobi, a nie będzie na zasadzie, o, jem chipsy i oglądam, bo przyjemnie, tylko faktycznie zadziała, no to 10 tysięcy osób coś z tym zrobi, a nie jedna, więc skala jest nieporównywalna i dlatego jeżeli chcesz mieć dobry, sensowny biznes, niekoniecznie duży, ale choćby taki średni, który naprawdę jest bezpieczny, zabezpieczony finansowo i ciebie i twój zespół rzeczywiście zabezpiecza, no to praca na godziny jest tutaj mocnym ryzykiem, chyba że jest to praca droga i że nie jest to jedyna rzecz, czyli że jeżeli nawet, i znowu odniosę się do przykładu Mencena, robiąc mu darmową reklamę, no ale co tam, w każdym razie, on pracuje na godziny też, robiąc te konsultacje drogie, jak widać, ale oprócz tego ma też swoją kancelarię prawną, biuro podatkowe i tak dalej, mnóstwo innych rzeczy, które powodują, że nawet gdyby on miesiąc był niedostępny, bo by wyjechałby na wczasy na Zanzibar albo coś tam, no to nie ma problemu, firma dalej zarabia, wszystko działa, także jest ok. W związku z czym, jeżeli chcesz pracować na godziny, to za dużą stawkę, czyli musisz być ekspertem i dobrze wypromowanym i dobrym technicznie w swojej dziedzinie i wtedy możesz brać więcej, parę stów na przykład za godzinę i jednocześnie i tak warto w twojej firmie robić rzeczy dużo bardziej skalowalne, ponieważ no, pomyśl o tych wszystkich ludziach typu Elon Musk, Jeff Bezos, ci wszyscy milionerzy, no to są ludzie, którzy robią rzeczy skalowalne, tak? Jak powstaje Amazon, to tam może być nieskończona ilość produktów i obojętnie, czy w tym momencie Jeff Bezos siedzi na swoim jachcie za 400 milionów dolarów, czy pracuje ciężko od rana do nocy, może dojść 1000 produktów na Amazon w tej minucie dosłownie. Czyli to jest skalowalność. Potem masz Elona Muska. Ile tych Tesli można wyprodukować? W opór. Nawet jak Elon Musk trafiłby do szpitala, bo coś tam, no to dalej można produkować te Tesle, bo są mega fabryki i tak dalej. To wszystko funkcjonuje. Ingvar Kamprad, świętej pamięci, twórca Ikei. No to właśnie, no to jest świętej pamięci, a IKEA, czyli jego rodzina, dzisiaj to oznacza, dalej zarabia miliony, tworząc meble, które można hurtowo produkować i wysyłać na cały świat. Czy to jest przypadek, czy to jest zrozumienie tego, jak działa biznes, że zarabia się na skalowalnych rzeczach najwięcej, ponieważ można ich skalować nieskończenie wiele. Dlatego zamiast na przykład robić szkolenia na 20 osób w hotelu, gdzie bym tłumaczył, przykładowo, co ja tu, żeby to wiecie, tak przy okazji jakąś reklamę zrobić. O, gdziebym tłumaczył, jak zarządzać czasem, to ja wolę napisać książkę, którą później możemy wydrukować w 10 tysiącach egzemplarzy, ponieważ ostatnio ta książka przekroczyła 10 tysięcy egzemplarzy sprzedanych. Także można drukować i sprzedawać. I nawet jeżeli coś mi się stanie, mam nadzieję oczywiście, że nie, no ale życie to życie, a śmierć to śmierć przy okazji. W związku z czym, gdyby coś mi się stało, no to ta książka dalej będzie w produkcji, dalej będzie zarabiać. Mało tego, mój zespół jest powiadomiony, że na mojej śmierci należy też sowicie zarobić, także wtedy niech nagrywają takie smutne, czarno-białe filmy, że Maciek Wieczorek nie ma go już z nami, ale została książka, kupujcie teraz. Przecież to zawsze tak jest, że jak ktoś coś tworzy, to po śmierci się sprzedają najlepiej te produkty. W związku z czym, czemu by nie?
W każdym razie żarty żartami, ale chodzi o to, żeby długofalowo, bo nie zawsze to jest do zrobienia dziś, tak? Jak nie masz zaplecza finansowego, nie masz jeszcze firmy na przykład, pracujesz gdzieś w zakładzie pracy na godziny, spokojnie. Natomiast długofalowo powinieneś mieć w głowie cały czas skala, czyli produkt, który niezależnie od ciebie może powstawać w 1000 egzemplarzy. I już. Także dlatego właśnie, po co ja miałbym gadać do 20 osób teraz w sali szkoleniowej, jak mogę gadać do 100 tysięcy osób tutaj? No to jest myślenie skalą, ale to się nie wydarzyło samo, tylko to były lata pracy nad swoją tępą głową, żeby to wszystko przyjąć. Liczę, że wy przyjmiecie i zrozumiecie to wcześniej, bo dzięki temu wasze efekty będą szybciej. No i tyle, wiadomo, można się uczyć na własnych błędach, a można na cudzych, albo się nie uczyć w ogóle. Natomiast jak uczysz się na cudzych, na przykład na moich, to możesz te same efekty zrobić znacznie szybciej, a później znacznie lepsze, czego wszystkim zresztą życzę. Także to jest to. Kolejne przykazanie. Nie będziesz brał kredytów konsumpcyjnych. Długi są złe. Ja uważam, że wszystkie, ale rozumiem, że część osób przedsiębiorczych uważa, że nie wszystkie, w sensie z wyjątkiem kredytów inwestycyjnych, które wzięte w rozsądny sposób, czyli na spółkę z o.o., z zabezpieczeniami dobrymi i tak dalej, rozdzielność majątkowa, o czym jeszcze za chwilę, to może mieć to sens. I rzeczywiście znam takich przedsiębiorców, którzy dzięki dźwigni finansowej, czyli kredytom lub inwestorom, wybili się, ale robili to bezpiecznie, a nie na ryzykanta. Natomiast jeżeli chodzi o długi konsumpcyjne, tu już nie ma żadnego pola do dyskusji. Telewizor na raty 0%? Nie! Po prostu nie. Karta kredytu? Nie! Limit w rachunku? Nie! Samochód w leasingu? Nie! Jak to, Maćku, samochód w leasingu nawet? Nie! To są długi konsumpcyjne, chyba że ty kupujesz ten samochód, żeby jeździć Uberem. Wtedy możemy powiedzieć, że jest to samochód inwestycyjny. Ale czy na pewno, jeżeli kupujesz go, żeby jeździć Uberem, to dlaczego to nie jest Skoda Fabia albo Dacia Duster, tylko BMW nowa, czwórka, za 200 koła? Co, aż taki Uber musi być? A, bo tam jest o 20 groszy za kilometr więcej, jak mam auto premium, to muszę kupić BMW. No. Więc... nie, kredyty to jest zły pomysł i o ile to się wydaje szalone, to jest jedno z tych przykazań, które się wydają takie dzisiaj niepopularne bardzo w tych czasach, no to no, pogadaj z ludźmi. No. Ja gadam z wieloma ludźmi ciągle, z przedsiębiorcami, z milionerami i również z takimi, którzy są milionerami na minusie, do których sam się zresztą zaliczałem swego czasu. No i widzę ten wzór, że nikt nie mówi: ale moje życie jest piękne, dzięki temu, że mam kartę kredytową, mam fantastyczny leasing z ratą 6 tysięcy miesięcznie i ogólnie super, mam limit w rachunku wykorzystany minus 100 tysięcy, mogłem sobie kupić tyle fantastycznych rzeczy i teraz mam piękne, bezstresowe, cudowne życie. Nie spotkałem kogoś takiego, za to spotkałem mnóstwo ludzi, jestem jednym z nich, którzy mówią: jak fajnie jest mieć to uczucie, że spłaciłem kredyt, że wykupiłem auta z leasingu i już nigdy nie wezmę kolejnego, że nie mam żadnych kart kredytowych, że jak mnie nie stać na nowego iPhone'a, to go nie kupuję, a jak kupuję, to znaczy, że mogę wyskoczyć z gotówki i tyle. To samo z samochodem, z czymkolwiek innym. Takich ludzi też znam trochę, więc nie znam nikogo, kto by wychwalał życie z kredytami, a znam sporo ludzi, którzy wychwalają życie bez kredytów. To jak to jest? Jak to jest, że w świecie arabskim czy u Chińczyków kredyt to jest dyshonor po prostu? To jest po prostu, jak to? W Chinach, które są ponoć socjalistycznym, komunistycznym krajem, a my ponoć jesteśmy kapitalistami, to w Chinach wstyd jest kupić auto w leasingu. Jak to? Oj, nie wiedzie ci się, drogi Huangxiu. Może ci jakoś pomóc, jak ty musiałeś brać leasing, to naprawdę jest źle. Tak się podchodzi do tego w Chinach. Zobacz sobie materiały różne na ten temat, vlogi i tak dalej. Zobaczysz, to jest ciekawe. A u nas co? Wychodzi nowy model samochodu, wszyscy jak owce. I żeby jeszcze leasing. Ale teraz to już się nawet leasingu nie robi, tylko najem terminowy. Czyli płacę całe życie i... No i nic, to zgodnie z nową agendą z Davos, przedstawioną nam parę tygodni temu, że w 2030 nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. To jest prawie doskonały plan, tylko że on działa tylko w połowie. Na zasadzie, że ludzie biorą najem terminowy i rzeczywiście nie mają niczego, ale nie są szczęśliwi, oj nie, bo później trzeba płacić raty. I na początku to jest fajne, jak auto cieszy, bo jest nowe, no ale rata numer 16 jest zdecydowanie nieśmieszna.
Każdy, kto przeżył ratę numer 16 w życiu, czy to w leasingu, czy w najmie, to już w ogóle, ten wie, że to przestaje być śmieszne. No i już, i tak po prostu jest, więc kredyty konsumpcyjne olać. Jak ktoś chce mieć firmę logistyczną z tirami i bierze leasingi na te tiry, niech mu będzie. Jeżeli to zrobił w rozsądny sposób, czyli zarządza kapitałem dobrze w swojej firmie, ryzyka bierze na jedną spółkę z o.o., a zyski na inną firmę i tak dalej, jasne. Jak to jest mądrze rozkminione, można ryzykować, natomiast konsumpcja na kredyt to jest po prostu choroba psychiczna. To trzeba powiedzieć wprost, to jest choroba psychiczna i nieważne, że na tę chorobę psychiczną choruje dzisiaj 75% społeczeństwa. To nieważne, to nie powoduje, że to jest normalne. Po prostu, kiedyś normą było niewolnictwo w starożytnym Rzymie. No i nawet Marco Aurelius pisał w swojej książce Medytację, którą czytałem niedawno. Fantastyczny człowiek, dużo mądrości, jak żyć szczęśliwie, jak nie poddać się problemom życiowym. No i nawet pisze w jednym rozdziale, żeby szanować swoich niewolników. No i widzisz, więc to było na tamte czasy oczywiście adekwatne pewnie, no ale dalej, mimo że to było wtedy normalne, że każdy miał niewolnika, to nie znaczy, że to jest dobre. Więc to, że dzisiaj każdy twój znajomy ma kredyt, to nie znaczy, że to jest dobre. Wyłączmy jeszcze może kredyt hipoteczny z tego, ponieważ dzisiaj rynek nieruchomości jest za trudny dla większości normalnych ludzi. W sensie, no ktoś pracuje w zakładzie pracy, jak on ma nazbierać na dom? To jest technicznie niemożliwe. Natomiast tutaj też bym dał dodatkowe ostrzeżenie, bo znam ludzi, którzy na pierwszą wpłatę kredytu hipotecznego wzięli dodatkowy kredyt gdzieś indziej. Czyli bank im mówi, dobra, możecie kupić ten dom czy to mieszkanko, ale musicie wpłacić 20% w cashu. No to oni, zamiast nazbierać 20% w cashu, to idą do mamy, do teściowej albo do innego banku i pożyczają te hajsy. To już jest chore. Jeżeli musisz robić takie rzeczy, to może warto poczekać z domem. W tym wszystkim warto zrozumieć jedną rzecz, z czym my mamy problem, ponieważ reklamy nam piorą mózgi. Natomiast, no to ja ci to powiem. Niech ci to facet z YouTube'a powie. Wszystko jest z tobą w porządku. Jeżeli dziś nie masz pieniędzy, żeby sobie kupić jakieś auto, to jest wszystko z tobą w porządku. Po prostu żyjemy w czasach, tak jak w każdych innych, które no, są trudne, no. Jest wiele wyzwań, do tego pandemia, dynamika różna, każdy z nas popełniał różne błędy w przeszłości, więc może tkwisz w bagnie po uszy, ale no, to jest tylko znak, że trzeba zaraz włączyć trampolinę i wyskoczyć, ale to też wymaga czasu. No i tyle, wszystko jest z tobą w porządku. Nie ma nic złego, że nie stać cię na nowego iPhone'a, na nową BMW-kę, czy że jeszcze musisz chwilę poczekać z mieszkaniem czy domem. Jest wszystko okej. Okay. Spokojnie, póki nie głodujesz, póki nie wiem, nie jest tak, że chodzisz po śmietnikach, żeby jeść, no to spokojnie, możesz poczekać. Ja wiem, że wszyscy mają jakieś tam swoje ego, a faceci to już zwłaszcza i że zwłaszcza jak trzeba przesiąść się z wysokiego konia. Ja w którymś momencie tak musiałem zrobić dzięki moim nieodpowiedzialnym decyzjom finansowym, że przesiadłem się z nowego Mercedesa wartego 250 koła, najpierw na Peugeota 508 za tam 4 dychy. I to była przesiadka mentalnie bolesna, bo technicznie się okazało, że ten Peugeot wcale nie jest dużo gorszy od tej klasy. Co mnie bardzo zdziwiło wtedy, że wow, że to auto jest całkiem podobne. Ma prawie wszystko tak samo, w sensie wszystkie te dogodności. Natomiast później, z racji tego, że tych długów sobie narobiłem tyle, to jeszcze się musiałem przesiąść z tego Peugeota na Mercedesika takiego za 10 koła. I to już było zauważalny przeskok, bo rzeczywiście no to był taki typowy, stary, blaszany, zardzewiały Merc. Ale stwierdziłem, wiem po co to robię, po to, żeby kiedyś móc przed samym sobą i może nawet przed innymi, co się ziściło, powiedzieć, że dobra, zacisnąłem pasa, przeszedłem przez ciężki czas, choć no, to nie jest ciężki czas, no porównaj sobie prawdziwą biedę, no nie? Ludzie w Syrii bomby dostają na głowę, a ja tam miałem ciężki czas, bo musiałem się przesiąść na stare auto. Ojeju, więc to, widzisz, to jest tylko w głowie, tak? To jest tylko w głowie, że teraz źle i tak dalej, nie wiadomo co. Źle to mieli w 39, a nie teraz. Także to, że nie możesz czegoś jeszcze kupić, że na coś musisz jeszcze poczekać rok, dwa, trzy, aż spłacisz długi, wszystko z tobą w porządku. Nawet jak miła pani z banku zadzwoni na koniec miesiąca, żeby domknąć swój plan sprzedażowy i zacznie ci opowiadać, że ty to masz zdolność kredytową, że na klik da ci limit w rachunku albo nową kartę kredytową, tylko kup, 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 kup. I co mógłbyś za to mieć? A wakacje, a to, a tamto. To wtedy powiedz dziękuję. Nie. Ponieważ ja nie jestem człowiekiem, który gustuje w kredytach. Po prostu. I już. Widzisz, dzisiaj nasze społeczeństwo jest fajnie rozwinięte, bo my wiemy, że molestowanie dzieci jest złe. Tak, wszyscy to wiedzą, którzy mają równo pod sufitem. Wszyscy to wiedzą, wszyscy to tępią i jest bardzo dobrze. Moim marzeniem jest,
żeby z kredytami konsumpcyjnymi było za 10 lat tak samo. Żeby wszyscy patrzyli na to za 10 lat, mówili: ja pierdzielę, to jest naprawdę możliwe, że kiedyś w Polsce ludzie brali kredyty na telewizor, na samochód. To niemożliwe, że na telefon. Absurd, absurd. Takie jest moje marzenie. Czy ono się ziści? Nieważne. To jest, wiesz, ja się tutaj zastanawiam, ja się bawię procesem, czyli pomaganiem tu, teraz tym, którzy chcą, żeby zrozumieli, na czym polega życie finansowe. Ponieważ ci, którzy wchodzą w długi konsumpcyjne, prędzej czy później mają problemy. To jest praktycznie nieuniknione. No i tak jest, i tysiące, dziesiątki, setki tysięcy ludzi, miliony na całym świecie, biorąc pod uwagę inne kraje, pokazuje, że tak jest. Niektórzy potrzebują przekonać się sami na swoim bólu, ale inni są na tyle sprytni, że przekonają się na cudzym. Przykazanie kolejne. Nie będziesz walczył ceną. Początkujący przedsiębiorcy myślą sobie tak: jak zrobię produkt taki jak konkurencja albo usługę, tylko taniej, to wygram świat. A później świat bije ich po pysku. Ponieważ tak to nie działa. Z wielu powodów. Po pierwsze, idea, że ludzie kupują najtańsze rzeczy, jest ideą chorą i nieopartą o fakty. Dlaczego? Ponieważ właśnie minął nas błękitny Mustang. Piękny jest ten Mustang swoją drogą. Tak, Artur potwierdza. Aż miło patrzeć po prostu. Więc wyprzedził nas błękitny Mustang. Gdyby ludzie kupowali najtańsze rzeczy, to kupowaliby samochód, który służy do przejazdu od punktu A do punktu B. Czyli jeżeli chcieliby kupić nowe auto, kupiliby prawdopodobnie Dacia Duster za niecałe 50 koła. Mieliby gwarancję, mieliby samochód, który się nie rozpadnie najprawdopodobniej przez te 2 lata i jest ok, można jeździć. A jednak nie widziałem dzisiaj, patrzę nawet teraz celowo, tiry na nas trąbią, a my tu musimy jechać powoli, żeby kamery nam nie spadły. W każdym razie nie widzę żadnej Dacia Duster. Dlaczego? Gdzie one są? Schowały się czy co? Więc ludzie nie kupują najtańszych rzeczy. Patrzę na swój telefon, patrzę na telefon Artura. To nie są stare Nokia sprzed 15 lat, a przecież takie działają i można by dzwonić. Nie są to też pierwsze stare telefony z Androidem, które przecież też działają i są smartfonami. Nie. Są to nowsze telefony. Dlaczego? Ponieważ ludzie nie kupują najtańszych rzeczy. Patrzę na tę kamerę, w której to nagranie tworzę i nie jest to najtańsza kamera. Nie jest też może najdroższa na świecie, ale no nie jest najtańsza. Dlaczego? Ponieważ dbam o jakość tego programu. Jakość, a nie cena. Wiem po prostu, że jak nagrałbym to starą komórką, to byście tego nie oglądali, bo ciężko byłoby na to patrzeć. Ci, którzy by tylko słuchali, no to jeszcze, to by słuchali. Ale ci, którzy też oglądają, no to już lipa. Mikrofon, patrzę, nie jest najtańszy. Choć akurat no, nie jest super drogi. Patrzę na nasze książki i widzę, że nie są to najtaniej wyprodukowane książki, ponieważ no, jest tu dużo obrazków, dużo kolorków, celowo dopłaciliśmy za produkcję i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ wiemy, że najtańszych rzeczy klient od nas nie kupi, ponieważ to jest bez sensu. Więc po pierwsze, ludzie nie kupują najtańszych rzeczy. Oczywiście jest jakaś grupa ludzi w danej dziedzinie, która kupuje po cenie. Oni najczęściej są w supermarketach i rzeczywiście kupują grosz taniej. Ale docierając do tej grupy odbiorców, ty nie zrobisz majątku. Nie ma szans. Lidl, Biedronka może, ponieważ tych ludzi jest na pęczki i oni sprzedają takie produkty, gdzie nawet przy niskiej marży są w stanie zrobić miliony. Natomiast zwykły przedsiębiorca, który nie startuje ze 100 milionami w zapasie, musi trafiać do klientów z kasą. W związku z czym stwierdzam, po co my mamy robić książkę, na przykład, jak mamy książki konkurencji, czasem też sprzedajemy, żeby się bratać z konkurencją, a nie walczyć. Więc wbijamy na ekspert.com.pl z książkami konkurencji i sprzedajemy je najdrożej na rynku. Czyli można je kupić taniej na Allegro, można je kupić taniej od nich, od autorów tych książek, a my sprzedajemy drożej. I czemu mamy świetną sprzedaż, nieraz nawet lepszą niż oni u siebie? Dlatego, że nie konkurujemy ceną, tylko jakością. Maćku, jak możecie konkurować jakością, skoro sprzedajecie tę samą książkę? Odpowiadam, skoro zapytałeś. Tak to robimy, że dodajemy inne rzeczy. Czyli u nas ktoś kupuje tę książkę 5 zeta drożej, ale w zamian dostaje mapę myśli z omówieniem całej książki, z kolorami, z obrazkami. Do tego dostaje godzinne wideo omówienie tej książki. Więc za pół roku, jak będzie sobie chciał ją przypomnieć, to sobie obejrzy to wideo omówienie, zamiast czytać książkę od nowa przez 8 godzin. No i już, albo niektórzy nawet kupują książkę z omówieniem i samo omówienie oglądają, a książki już nie czytają. To jest coś, co dla czytelnika jest zdecydowanie warte więcej niż to 5 zł, które dopłaci, więc mamy transakcję win-win, tak? My się nie bawimy w walkę cenową, tylko w dodawanie jakości, w dogadzanie klientowi bardziej. A klient jest zadowolony, bo trochę dopłaca,
ale ma za to dużo więcej jeszcze w pakiecie. Także tak to działa, więc nie baw się w walczenie ceną, bo wtedy po pierwsze przegrasz, bo ludzie Cię nie będą szanować. Jest coś takiego w psychologii jak efekt Veblena, który oznacza, że jak coś jest droższe, to my z automatu i zupełnie podświadomie myślimy, że to jest lepsze. Po prostu. Czasem w niektórych dziedzinach mamy rację, bo faktycznie bywa tak, że na przykład droższe buty rozpadną się trochę później niż te tańsze. A być może dlatego, że są droższe, bardziej o nie dbamy. No, to też może tak być. Natomiast w niektórych dziedzinach to ma sens, w innych zupełnie nie ma sensu. Często jest tak, że koszulka za 1000 zł wcale nie jest w niczym lepsza niż taka za 100 zł. No ale jest efekt Veblena, więc wydaje się lepsza. Dlatego też sprzedając albo produkty premium, albo chociaż trochę drożej niż konkurencja, pozycjonujesz się jako dobra jakość. I tyle. Oczywiście ta jakość musi zostać tutaj spełniona, czyli ty musisz dbać o tę jakość, natomiast nikt nie będzie chciał kupować najwyższej jakości w najniższej cenie, wbrew pozorom. Bo to tak nie działa. Psychologicznie ludziom się wydaje, że wysoka jakość, jak jest w wysokiej cenie, to jest ok, a jak jest w niskiej, to nie kupię, bo to chyba jest jednak słabe. Tak to po prostu funkcjonuje. O tym należy pamiętać, więc nie konkuruj ceną, bo przy okazji można zepsuć całą branżę. Wielkie firmy, które konkurują cenami, psują często całe branże. Na przykład supermarkety to robią, tak? Bo robią specjalnie wszystko 5 groszy taniej, 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 no i później sklepiki osiedlowe już nie dają swojemu przedsiębiorcy, właścicielowi szans na przeżycie, na przetrwanie i on musi się przekształcić i robić coś innego, no bo wytępiły go korporacje psujące branżę. Także nie chcemy psuć branży, nie chcemy konkurować ceną, bo nie o to chodzi. Także to jest to. Kolejne przykazanie, które trochę za tym idzie. Nie będziesz liczył na to, że produkt się sam obroni. Niektórzy początkujący zwłaszcza myślą, że produkt się sam obroni, że jakość się sama obroni, nie trzeba robić marketingu. Bzdura. Nic się dzisiaj samo nie obroni, ponieważ żyjemy w kapitalizmie, co oznacza, że każdy może robić wszystko, co oznacza, że każdy może robić taki sam produkt jak ty. Albo lepszy, albo inny. I tak dalej. Więc wszystko już jest. Chodzi o to, żebyś ty wymyślił coś trochę inaczej. Tak samo jak jest ten program tutaj, który oglądasz. To nie jest ani pierwszy program, w którym są monologi, ani pierwszy program o biznesie w Polsce, ani pierwszy program w samochodzie w Polsce, ani pierwszy program z wywiadami. Mówię teraz o ekspercie Bentleyu i tak dalej. Nic nie jest pierwsze, ale wszystko jest trochę inne, tak? Bo w tym programie gość gada przez godzinę bez przerwy. To jest trochę osobliwe. Poza tym gość gada w oparciu o swoje doświadczenia i w oparciu o doświadczenia znajomych milionerów, czy nieznajomych, którzy stali się znajomymi dzięki temu, że robię ten program, co też jest fajne. W każdym razie to jest to, więc gadamy o doświadczeniu, a nie, że ktoś tam napisał książkę o tym, że napisał książkę i w ten sposób, sprzedając tą książkę, stał się milionerem i potem uczy, jak być milionerem na książce. No nie, bo często to tak wygląda w internetach. Także nie, tutaj jest czysta praktyka, codzienny pot i łzy u nas w biznesach, w Instytucie Lingwistyki. Walczymy z przeciwnościami, a potem wyciągam z tego wnioski i sprzedaję Ci za darmo w tym programie. Tak to wygląda. Dlatego też to jest też jakaś osobliwość. Nie było też programu w Bentleyu, przynajmniej nie w Polsce. Także to jest to. Więc wymyślasz, nie wymyślasz koła na nowo, tylko bierzesz koło i dodajesz trochę ładniejszą felgę, czyli robisz marketing. Jak masz fajny produkt, to on się i tak sam nie obroni, musisz inwestować w marketing. Niektórzy mają w głowie to, że sprzedaż jest zła, że ojej, to tak nie wypada promować, reklamować, jak się tak głupio czuję. Odróżnij sprzedaż od wciskania. Co to jest wciskanie? Wciskanie to jest wmawianie klientowi, który nie potrzebuje Twojego produktu, że go potrzebuje. Czyli mam na przykład Misia Ekspertusia i teraz bym dorabiał ideologię, że wiem, że to jest książka dla dzieci, ale bym stwierdził, chcę sprzedać tego więcej, no to dobra, to zacznę opowiadać, nawijać makaron na uszy, że nawet jeżeli nie masz dzieci, kup sobie tę książkę, bo w sumie ona wyjaśnia zagadnienia finansowe w sposób tak prosty jak dla dziecka, więc ty też zrozumiesz. No mogę, w sumie to nawet nie zgubię, szczerze mówiąc. W zasadzie to nie jest nawijanie makaronu na uszy, faktycznie tak to jest. No ale dobra, zostańmy już przy przykładzie, że jednak byłaby to przesada, także powiedzmy, że to by było wciskactwo. No nie, czyli wiem, że ktoś tego nie potrzebuje, bo nie ma dzieci, ale ja mu cisnę, że jednak potrzebuje. To jest wciskanie. A reklama, normalna, zdrowa reklama, element kapitalizmu,
która jest etyczna, czyli nie jest jakaś podprogowa, złowieszcza, w tajemny sposób przekazana albo reklama sponsorowana bez oznaczenia, tylko normalna reklama, że ja Ci mówię, wydaliśmy taką książkę, uważam, że ona jest świetna i po prostu moje dzieci to czytają i warto, żeby Twoje też czytały, naprawdę. I tak uważam od serca, tak uważam, zero ściemy, czysty, zdrowy kapitalizm. Czy w tym jest coś złego? Nie. Przynajmniej ja uważam, że nie. W związku z czym jakość czy się sama obroni, czy ta książka się sama sprzeda, jeżeli my ją tylko wydamy, wstawimy cichaczem na stronę ekspertia.pl i nikomu nie powiemy, żeby ktoś przy okazji, jak tam trafi na tą stronę, to żeby to kupił. No jak to jest możliwe? No bez sensu. Więc może tam być 1000 najlepszych na świecie książek, no ale jak tam nie zrobimy marketingu w postaci choćby tego programu, to nikt tam nie trafi. No i już, więc jakość się sama nie obroni. Pamiętaj o tym, to, że Ty robisz świetne rzeczy, to jest jeden element, czyli pół układanki, a drugie pół, żeby świetnie sprzedawać. Tak jak powiedział Elon Musk kiedyś w Tesli, nie obchodzi mnie, czy Wy jesteście inżynierami, czy produkujecie baterie, czy co Wy w tej firmie robicie, czy jesteście księgowymi. Od dziś wszyscy jesteście sprzedawcami. Wszyscy macie na lewo prawo gadać o Tesli, sprzedawać Tesle, rozmawiać ze znajomymi o Tesli, pisać w internecie komentarze o Tesli, nagrywać filmy o Tesli, bo inaczej będziemy bankrutami, a jak będziecie to robić, to będziemy robić rewolucję. No i tyle. I wszyscy ruszyli w świat. Także dobra jakość to jest podstawa, baza, a później jest dobry marketing. Pamiętaj o tym, bo inaczej jakość się sama nie obroni i będzie lipa. Kolejna rzecz, kolejne przykazanie. Będziesz dzielił się zadaniami i budował zespół. Jak mówi Rafał Brzoska, nie da się stworzyć średniego biznesu, już nie mówiąc o dużym, w pojedynkę. Nie ma takiej opcji. Jak nie zrobisz zespołu, to będzie lipa. Oczywiście znam jakichś przedsiębiorców jednoosobowych, którzy jakimś tam cudem, pracując 18 na dobę, mają całkiem niezłe przychody, tak? Zarabiają kilkadziesiąt koła miesięcznie, może i 100 i tak dalej. Jasne. Oczywiście nie mają przy tym życia, są zestresowani i niebawem będą chorzy fizycznie, no ale można powiedzieć, że mają finansowy sukces. Czy to jest prawdziwy sukces ogólny? Chyba nie do końca. Natomiast jeżeli Ty chcesz robić biznes oparty na Twojej pasji z jednej strony, z drugiej dobrze zarabiający, z trzeciej strony skalowalny, robiący jeszcze marketing, to widzisz, że tego wszystkiego się nazbierało w tych dzisiejszych przykazaniach tak dużo, że tego nie ogarnie jeden człowiek, nawet jak nie będzie spać. Oczywiście, możesz sobie ściągać z Holandii amfetaminę i cały czas na niej jechać, żeby pracować po 22 na dobę, ale uważam, że ani niespanie nie jest dobre, ani amfetamina nie jest dobra, więc być może są lepsze sposoby. Być może Twoim narkotykiem powinna być pasja. Pasja jest dużo lepsza, ponieważ wydziela naturalne narkotyki w organizmie, dopaminę i tak dalej. I przy okazji kończy się zazwyczaj dobrze, czyli że się dobrze bawisz, rozwijasz coś fajnego, robisz coś skalowalnego, tak? Także niech pasja będzie Twoim najlepszym i jedynym narkotykiem i wtedy będzie lepiej, natomiast potrzebujesz zespołu, nie ogarniesz wszystkiego sam. Wiesz lub nie, ale ja kiedyś, będąc dzisiaj przedsiębiorcą obecnym na rynku polskim, brazylijskim, hiszpańskim, meksykańskim i wchodzącym niedługo na kolejne, ja kiedyś sam pisałem swoje strony internetowe. Wchodziłem, nauczyłem się HTML-a, później PHP i pisałem te strony, pisałem takie skrypty do pobierania bazy mailingowej, pisałem skrypty do quizów na przykład, że jeżeli człowiek odpowie A, to zlicza mu się plus jeden punkt i przenosi go do drugiego pytania i wyświetla odpowiedź, że brawo, fantastyczna odpowiedź, na zielono, font color równa się green i tak dalej. Pisałem te rzeczy, algorytmy, skrypty. To było chore. Robiłem sam swój marketing, robiłem sam kampanię na Facebooku, przepaliłem zawsze cały budżet tak naprawdę, bo nie miałem tego robić, bo nie było czasu, bo jednocześnie prowadziłem firmę szkoleniową, więc prowadziłem szkolenia, edukowałem się, robiłem skrypty, sam pisałem swoje mailingi i tak dalej. Robiłem Facebooka też pod kątem prowadzenia tam fanpage'a. Wszystko robiłem sam, więc wszystko było zrobione po łebkach, ponieważ czas był ograniczony, to jest raz, a dwa, że niektóre rzeczy nie są moimi pasjami, tak? Social media to nie jest moja pasja, no. Próbowałem się wiele razy do tego przekonać i rozumiem, że biznes, którego nie ma w social mediach, to jest porażka. Po prostu nie może tak być, że nie macie na fejsie czy na Instagramie, no to kwestia, co to za biznes, no ale musisz być na fejsie, warto, żebyś był na YouTubie, być może niedługo warto, żebyś był na TikToku, czy na Clubhouse'ie, różne te media są, ale trzeba w nich po prostu być. Jak nie będziecie w reklamie płatnej na fejsie i w reklamie płatnej na AdWordsach, to po prostu leżysz. I pytanie, czy Ty, produkując schody drewniane, czy Ty masz jeszcze czas, żeby się nauczyć reklamy na Facebooku? Moim zdaniem nie masz tego czasu i powinieneś to zlecić, czyli powinieneś mieć w zespole kogoś, kto to ogarnia,
kto robi takie rzeczy, kto pisze mailingi, kto ogarnia ten cały marketing i tak dalej. Powinieneś w zespole mieć kogoś, kto zajmuje się księgowością. Ja kiedyś też sam siedziałem zawsze pierwsze dwa dni miesiąca po 8 godzin, mimo że miałem szkolenie do przygotowania, no to siedziałem i wystawiałem wszystkie, sprawdzałem faktury, listy robiłem, wpłat, czy się wszystko zgadzało, sprawdzałem. Absurd. Z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to się w głowie nie mieści po prostu. To jest bez sensu i nie dziwię się, dlaczego wtedy moja firma ciągle miała takie trochę podskok i zaraz spadek, znowu trochę podskok, znowu spadek, czyli dawała mi żyć, jasne, zawsze jakieś pieniądze były, nie była to jakaś tam bieda. Czasem bywał stres finansowy, ale nie jakiś poważny, bardziej związany z tym, że się zadłużałem, bo konsumowałem za dużo, niż że nie miałem przychodów. Natomiast ogólnie to nie było tak, żebym sobie wymyślił, a postawię Instytut Lingwistyki też w Brazylii. Nie było takiej możliwości, ponieważ Instytut Lingwistyki w Brazylii oznacza, że potrzebujemy menedżera, który będzie zarządzać tym projektem, potrzebujemy osoby w Brazylii, która będzie prowadziła tam kanał YouTube, potrzebujemy obrabiaczy filmów i grafików. No i już nie było aż takiej górki finansowej, żeby taka wizja była realna. No i tyle. Dlatego też trzeba było to zmienić i kiedy należy zlecać? Od razu. Jak jesteś przedsiębiorcą, nie powinieneś myć swojego domu sam. Po prostu. Myć okien na święta wielkanocne? Nie, to nie ty. Powinieneś to zlecać. Oczywiście, jak ktoś jest w ciemnym tyłku na początku swojej finansowej przygody i ma długi, to może część rzeczy trzeba jeszcze będzie zrobić samemu, bo nie da się od razu zatrudnić ludzi do wszystkiego, ale zatrudnić ludzi na godziny do niektórych rzeczy, no przecież panie sprzątające dom, czy panowie w twoim domu nie będą sprzątać na pełen etat, no nie? Tylko co dwa tygodnie przyjdą. Tak samo kampanie na Facebooku. To też nie jest coś, co musisz mieć od razu pracownika etatowego, żeby to robił. Natomiast nie stworzysz firmy bez zespołu. Muszą to robić ludzie inni, bo dzięki temu ty skupiasz się na swojej działce i w tym jesteś lepszy. Dzięki temu, że ja dzisiaj nie piszę swoich stron internetowych, nawet nie uczestniczę w ich tworzeniu wcale, dzięki temu, że ja nie bywam w social mediach wcale praktycznie, tylko czasem tam raz na dwa tygodnie nadzoruję, co tam się dzieje w naszych grupach i tak dalej, fanpage'ach, żeby zmienić ewentualnie strategię, więc ogólnie to jest kilkanaście minut miesięcznie. Dzięki temu, że nie tworzę naszych grafik, co by było straszne, dzięki temu, że nie obrabiam sam tych filmików i tak dalej, to wiesz, na co mam więcej czasu? Na to, żeby przygotować dla Ciebie taki odcinek i dzięki temu on jest merytoryczny. Bo wtedy mogę usiąść, porządny research zrobić, dzięki temu, że mam czas na naukę języków, to ja mogę zrobić międzynarodowy research, czyli zobaczyć polskie różne materiały, wywiady z milionerami, w sumie te sam robię, więc nie muszę oglądać, ale mogę sobie zobaczyć też brazylijskie, hiszpańskie, meksykańskie, niemieckie, więc tą wiedzę mogę czerpać z całego świata i zawsze ktoś gdzieś powie jakąś taką mądrość, że wow, genialne, muszę o tym powiedzieć w programie. No i tyle, ale to są godziny researchu, przygotowania. Dla mnie oczywiście to jest mega frajda i mega fan, ale mam na ten fan czas, dlatego że inni zajmują się innymi rzeczami. Dlatego na przykład od lat nie używam telefonu do dzwonienia. Czasem dostaję od starych znajomych SMS-a: Maćku, kiedy możemy się dzwonić? Odpowiadam: nie możemy się dzwonić, ponieważ od lat nie używam telefonu do dzwonienia. Ja się zajmuję kontentem, rozwijaniem firmy, strategią firmową, zarządzaniem ludźmi, zatrudnianiem, czasem niestety też zwalnianiem, ale na szczęście bardzo rzadko, bo to jest ostateczność, w każdym razie rozwijaniem, skalowaniem, tym się zajmuję, a nie gadaniem przez telefon. Od gadania przez telefon mam zespół i to oni to ogarniają, więc to z nimi można gadać. Jestem dostępny wyłącznie na Signalu, to jest jedyne źródło, gdzie ja się z ludźmi komunikuję, poza czasem Skype'em z zespołem stricte. No i tyle. Dlaczego mogę sobie na taki luksus pozwolić? Ponieważ to jest luksus, no. Niektórzy sobie myślą, kurczę, fajnie by było nigdy nie używać Facebooka i nigdy nie gadać przez telefon. Fajnie by było. No ale nie zawsze od razu można. Ja też nie od razu mogłem. Tak samo jak nie obsługuję maili dzisiaj wcale. Nie używam w ogóle praktycznie maila. Jakiegoś tam mam jednego prywatnego, ale prawie tam nie zaglądam. To jest pewien luksus związany z czym? Z tym, że parę lat wcześniej postanowiłem, że musi być zespół, musimy się dzielić obowiązkami, muszą być ludzie, którym trzeba zaufać, którym trzeba dać dostępy na przykład do konta, żeby oni robili przelewy, realizowali wszystkie rzeczy i tak dalej, wiedzieli przy okazji, ile firma ma pieniędzy. To też jest taka blokada mentalna, tak? Jeżeli oni będą mieć dostęp do konta, będą wiedzieli, ile firma ma kasy. No i co? A ty sobie wyobrażasz, że co, w Ikei właściciel płaci za prąd na przykład? Siedzi gość w Szwecji, nie? Właściciel firmy, syn Ingwara Kamprada i mówi: o, przelew trzeba puścić za Ikeę w Krakowie, za prąd.
i za wywóz śmieci. No, chyba nie. Chyba nie tak to działa. W związku z czym, no, trzeba wiedzieć. Zresztą większość największych firm na świecie to są spółki publiczne, co oznacza, że ich dochody są znane ogólnie, że każdy sobie może zerknąć na ich obroty w KRS-ach czy innych tam zagranicznych odpowiednikach. I już, więc tam nie ma żadnych tajemnic. One muszą wręcz pokazywać swoje liczby, no i co? I żyją jakoś. Żyją, funkcjonują, także to jest to. No i tyle. Zespół. Jak to zrozumiesz, bo na początku jest taki opór przedsiębiorcy, ty, czyli Zosia, Samosia, ja robię wszystko sam najlepiej, nie mogę oddać i delegować, bla, bla, bla. Natomiast jak już przeskoczysz tę blokadę w głowie, to zauważysz z perspektywy czasu coś, co ja dziś widzę klarownie, że aż nie mogę uwierzyć w to, że kiedyś nie chciałem oddawać zadań, teraz bym oddał wszystko wszystkim. Teraz widzę, że dobry biznes to jest trochę jak program Mam Talent. Także ty jako właściciel biznesu jesteś tym tam jury, czyli jesteś Gosią Foremniak albo tam Agnieszką Chylińską i masz ludzi. I tu jest grafik, tu jest gość odpowiedzialny za marketing na Facebooku i możecie zastosować dźwignię dla swoich talentów. Czyli ty masz firmę, a oni nie chcą mieć firmy, ponieważ prowadzenie firmy dla większości ludzi normalnych, zdrowych psychicznie, to jest katorga, której nie powinni się podejmować. No to trzeba powiedzieć też prosto. To się tak fajnie gada, mile jedzie typ Bentleyem, opowiada o sukcesach, no ale jednak za kulisami często prowadzenie biznesu to jest niesamowite wyzwanie. Tylko że prowadzenie biznesu to jest też uzależnienie, to jest narkotyk, tak? To jest nawet w najgorszym czasie, jak człowiek, przedsiębiorca myśli, że już nie, koniec, to nie ma sensu. Ale dobry przedsiębiorca to jest taki, że nawet jak ma myśli samobójcze, to wpisuje na liście zadań na jutro, bo dziś ma tyle roboty, że nie ma czasu. Także odkłada to w nieskończoność. Więc, ale nawet w takich chwilach on wie, że nie przestanie być przedsiębiorcą. No, nic nie idzie, podatki, nowe przepisy, nowa ustawa o VAT-cie, ja pierdzielę, żyć się nie da. No ale i tak no, nie sprawdziłbym się na etacie, bo by i tak mnie wyrzucili. No, tak mają przedsiębiorcy. Natomiast tak zwani normalni psychicznie ludzie tak nie mają. Więc oni z kolei mają inne talenty i to się świetnie ze sobą łączy, tak? Na przykład jak my rozwijamy ten instytut wskazany, wspomniany już, lingwistyki w Brazylii, to mamy Natalii. Natalii jest Brazylijką, ma świetny talent do występowania przed kamerą i tłumaczenia zagadnień z języka angielskiego po portugalsku dla Brazylijczyków i to jest jej talent. Ja tego talentu nie mam. Ja próbowałem nawet kiedyś nagrywać materiały o języku angielskim, ale umieram z nudów wtedy po prostu, że co ja mam tłumaczyć czasy gramatyczne. Zrobiłem parę takich filmów w życiu i za każdym razem się ociągałem i mi się nie chciało, bo wolę jednak gadać o biznesie, a języków samemu się uczyć oraz tworzyć biznes językowy. No i tak mam, więc każdy coś tam swojego ma, tak? No więc jest Natalii, która robiła swojego Instagrama, ale bez sukcesu i tak dalej. My ją znaleźliśmy i stwierdziliśmy: Natalii, ty masz świetny talent do występowania na scenie. My z kolei mamy talent do rozwijania biznesu. Znaczy talent, to są typowo już skille w oparciu o kilkanaście lat doświadczenia. Oprócz tego mamy zaplecze finansowe, zespół marketingowy, menedżerów i tak. Wszystko możemy zrobić. Gotowe kursy w Polsce, które tylko trzeba przestawić na rynek brazylijski, więc nie ma tutaj dodatkowej roboty. Cała metoda gotowa, know-how jest. No i tyle. I to jest konkurs talentów. Tak należy rozumieć biznes, tworzenie zespołu. Że to jest konkurs talentów. Przychodzi człowiek, ten się będzie zajmować tym, ten tamtym i stosujemy dźwignię. Każdy dla każdego jest dźwignią i taki jest efekt synergii, tak? Czyli jak sam grafik u siebie w domu by zarabiał jako freelancer, to by powiedzmy zarobił jeden. Ja w swojej firmie, robiąc edukację biznesową i jednocześnie grafiki do niej, też bym zarobił jeden. Natomiast jak my się zbierzemy w dwie osoby, to już zarabiamy 11, a nie 2. Tak? Na tym polega synergia i konkurs talentów. Tak to działa. Także biznes równa się konkurs talentów i to jest niesamowite. To jest piękne, bo później też przy okazji patrzysz, oprócz stanu konta, że się tam zgadza i tak dalej, to przede wszystkim patrzysz z perspektywy czasu i mówisz: kurczę, fajnie, że tylu świetnym talentom umożliwiliśmy rozwój tych talentów, tak? Czyli byli ludzie, którzy normalnie odpuściliby to, bo przestaliby to robić, bo by stwierdzili: kurczę, nie umiem tego wypromować, nie idzie to, więc muszę podjąć inną pracę gdzieś, jakąś nudną. Ale dzięki tobie nie muszą, ponieważ zrobiłeś firmę, gdzie oni te talenty mogą rozwijać, gdzie z frajdą przychodzą do pracy i działacie wspólnie, się rozwijając. To jest naprawdę fantastyczna rzecz, także dziel się zadaniami, buduj zespół. Jeśli masz mentalny problem w zlecaniu, w zarządzaniu czasem, to ja ci polecam jeszcze raz książkę 48-godzinna doba, ponieważ tam masz ponad 100 technik zarządzania czasem i kilka konkretnych instrukcji krok po kroku, jak delegować zadania. Jak zacząć? Od swojej głowy po aspekty techniczne. Także to jest to. No i tyle. Kolejne przykazanie. Będziesz się zabezpieczał.
Nie mówiła ci mama, jak wychodziłeś na imprezę w wieku 18 lat, że masz się zabezpieczać? A nie, nie, dobra, to nie to. Źle przeczytałem notatki. Nie, chodzi o to, żeby zabezpieczać swój biznes, czyli nie robić rzeczy ryzykownych. To jest po pierwsze ten klasyk już u mnie, czyli spółka z o. Spółka z o ma to do siebie, że jest z o, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście księgowi, którzy się na tym nie znają, mówią, no dobra, dobra, ale tam jest prezes, który odpowiada całym swoim majątkiem, ble, 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 ble. Prawda jest taka, że wystarczy mieć jakiegokolwiek prawnika i z tym prawnikiem upadłość ogłaszać i wtedy nie ma szans, żeby prezes odpowiadał swoim majątkiem, no chyba, że popełniłby ewidentne przestępstwo, tak? Wyłudziłby kredyt i wiedział, że go nie spłaci, no to dobra. Ale jak mówimy o tak zwanym powinięciu się nogi, że coś nie wyjdzie, że coś nie pójdzie, no to nie ma czegoś takiego, to są bzdety na resorach. Inni mówią, no księgowość spółki jest droga, ble, 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 ble. Ale nie płaci się ZUS-u i wcale nie jest aż tak droga ta księgowość, więc to są proste rzeczy. Wbijaj na sekretyspółek.pl swoją drogą, tam mamy kurs o spółkach z o, dziesiątki godzin materiałów na ten temat, wszystko krok po kroku. Więc to jest pierwsze zabezpieczenie się, spółka z o. Oczywiście ja nie mówię, że JDG, jednoosobowa działalność jest zawsze zła, mówię o zabezpieczaniu się, czyli na przykład, jeżeli zarabiasz bardzo dużo i nie możesz już ze spółki z o wypłacać tych pieniędzy, bo chcesz wypłacać 100 koła miesięcznie, bo jesteś inwestorem w nieruchomości, zarabiasz tyle pieniędzy, no to wtedy być może jakaś JDG do tego podpięta może mieć sens. Na zasadzie spółka z o bierze na siebie ryzyko. Twoje projekty deweloperskie, stawiasz budynki, kredyty inwestycyjne tam masz, czy deweloperskie, to wszystko na spółkę z o. Natomiast ty jako montażysta wypłacasz 100 tysięcy miesięcznie z tej spółki z o na ryczałcie 8,5%. Wtedy płacisz podatku bardzo mało, bo w spółce z o CIT był 9%, ty go niwelujesz, bo robisz 100 tysięcy kosztu i tu płacisz 8,5%, więc jeszcze obniżasz swój podatek, masz 100 tysięcy na siebie, na swoje bezpieczne JDG, bo to JDG jest bezpieczne, bo nie bierze żadnych długów, żadnych kredytów, nie zadłuża się, nie pożycza, nie robi ryzykownych rzeczy, bo jedynym jego kontrahentem jest twoja spółka. To jest taka bezpieczna konstrukcja, więc są te bezpieczne konstrukcje z udziałem JDG, ale i tak bazą tych konstrukcji jest jakaś spółka z o, czy jakaś inna. Więc to jest jedna forma zabezpieczenia się. Spółka z o, przypominam, sekretyspółek.pl, tam mamy więcej detali na ten temat. Natomiast to jest tylko jeden element. Drugi element, rozdzielność majątkowa. Jeżeli kochasz swoją żonę, swojego męża i jesteś przedsiębiorcą, zróbcie rozdzielność majątkową. Jeżeli się ta druga twoja połówka boi, że w takim razie wystrychniesz ją na dudka, zbudujesz majątek na siebie, a potem uciekniesz z inną, z innym, to pamiętaj, że u notariusza i prawnika można pisać inne umowy. Czyli tu jest rozdzielność majątkowa, że w razie jak jeden wtopi, to drugi nie jest ciągnięty na dno, ale z drugiej strony można zrobić jakieś umowy, które rozwiążą problem, że na przykład kupujecie nieruchomości na wynajem, jakieś inne aktywa, złoto i tak dalej, to możecie notarialnie sobie podpisać, co jest czyje. I też będzie dobrze, też będzie w porządku. Możecie zrobić tak, że twoja żona na przykład, czy mąż otworzy swoją JDG, która też będzie wypłacała z tej spółki tu i teraz na przykład 20 koła miesięcznie. I ona sobie będzie inwestowała po swojemu, czyli też kupowała nieruchomości na wynajem, a ty też, czyli będziecie porówno, tak? Czyli jedna kawalerka ty, jedna żona. Trzecia ty, czwarta żona, tak? I macie wtedy porówno inwestycyjnie, czyli z jednej strony jest rozdzielność, że jak jeden wtopi, to nie zabierają majątku temu drugiemu, a z drugiej budujecie majątek równomiernie. Jeżeli budujecie fajny związek oparty na zaufaniu, to nie powinno to być problemem. Także to też jest element zabezpieczania się. Ubezpieczenie to jest również ważna rzecz, bo pamiętajmy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy początkującymi przedsiębiorcami i mamy długi. Ja byłem w takim momencie, już wprawdzie nie byłem początkujący, ale miałem dość duże długi i stwierdziłem, i to wzięte oczywiście wtedy jeszcze na JDG, i stwierdziłem, już miałem wprawdzie rozdzielność, więc chociaż o tyle było dobrze, ale stwierdziłem, kurczę, fajnie by było, że jakbym wyzionął ducha przed czasem, a jakoś tak jest często, że jak z pieniędzmi nie idzie, to też magicznie strzelam w ciemno, że nie idzie też z dietą i z porządkiem. Tak, to jest zadziwiająca rzecz, że jak ktoś nie ogarnia pieniędzy, chaotycznie nimi zarządza, to zazwyczaj swoim jedzeniem też chaotycznie zarządza, czyli je byle co, byle gdzie i byle jak. Często ma nadwagę i chaotycznie zarządza swoim miejscem mieszkania i pracy, czyli w jego biurze jest syf, w jego domu na biurku jest miliard rzeczy i tak dalej. Magia. Czyżbym zgadł? Zazwyczaj tak jest. U mnie też tak było, ważyłem 30 kg więcej i tak dalej, miałem zadyszkę, więc tym bardziej myślałem, że nie wiem, czy przeżyję w ogóle, bo jak mnie serce bolało wchodząc na trzecie piętro, to coś było nie tak.
wieku tam 25 lat, no nie? Także stwierdziłem, wezmę ubezpieczenie tak dla spokoju ducha. Nie dlatego, że planuję umrzeć, wręcz przeciwnie, ale spokój ducha, żeby był, tak? Czyli ubezpieczenie na jakieś tam chyba wtedy 300 tysięcy od śmierci jakiejś tam choroby. No i stwierdziłem, dobra, trochę płacę, mimo że mam długi, to jeszcze zapłacę za ubezpieczenie, ale uważam, że to był dobry pomysł. Dziś takiego ubezpieczenia już nie mam i już raczej nie będę mieć, ponieważ tyle innych aktywów jest w postaci choćby samej firmy, magazynu książkowego, gdzie mamy dość sporo kapitału w towarze tak naprawdę, bo mamy z każdej książki po kilka tysięcy sztuk, także to samo w sobie już jest lepsze niż najlepsze ubezpieczenie. Ten kanał to jest też świetne ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. Także teraz już nie potrzebuję, ale przez jakiś czas potrzebowałem i tak samo uważam, że warto się ubezpieczać do pewnego momentu, aż będziesz zabezpieczony finansowo na inne sposoby. Także zabezpieczaj się, dbaj, nie idź na ryzykanta. To nie jest prawda, że im większe ryzyko, tym więcej się zarabia. Bzdura jakaś. Ja kiedyś ryzykowałem bardzo i zarabiałem średnio. Teraz ryzykuję dużo mniej, bo mam 100 razy ostrożniejsze podejście do wszystkiego, a wiedzie mi się dużo lepiej, także nie ma co kombinować. Przykazanie przedostatnie, dziewiąte. Będziesz obsesyjnie dbał o klienta. Twój klient to jest twój szef. O tym należy pamiętać. I cały czas należy myśleć, jak dogodzić mu bardziej, jak napisać mu milszego maila, jak lepiej zadbać o jego opinię na przykład, czyli być może warto zadzwonić do klientów albo robić ankietę regularną do klientów, żeby oni odpowiedzieli co i jak. Ostatnio parę osób zauważyło, że zmieniliśmy design naszej platformy Nowoczesna Firma, że teraz dużo ładniej się po niej chodzi, łatwiej, przyjemniej się znajduje wszystkie materiały i tak dalej. Niektórzy mówią, kurczę, kupiłem ten produkt od Ciebie rok temu i faktycznie ciągle dochodzą nowe rzeczy, mimo że już wtedy było dużo, a teraz dochodzą nowe materiały dla przedsiębiorców. No i tyle. Od razu ostrzegam, nowoczesnafirma.org, chwilowo nie da się kupić tego produktu, więc to nie jest żadna reklama. Możesz się tam zapisać na listę oczekujących. Jak otworzymy za parę miesięcy, wtedy będzie można kupić. Natomiast ogólnie mówię o tym produkcie, bo on jest dobrym przykładem tego, że my cały czas tam dodajemy nowe materiały dla klientów, regularnie robimy ankiety, pytamy naszych klientów, bo my nie siedzimy w ich głowach i nie wiemy. Czasem im się podoba coś dużo bardziej niż nam. Ja osobiście na przykład uważam, że komunikator służy tylko do konkretnego deala, tak? Mamy temat, załatwiamy, domykamy, koniec. Natomiast wiem, że ludzie budują relacje przez komunikatory i w oparciu o badanie na naszej platformie odkryliśmy, że trzeba tam budować relacje, a nie tylko na forum internetowym, bo komunikator jest szybszy, łatwiejszy, prostszy. Przetestowaliśmy kilka i okazało się, że Discord jest najlepszym komunikatorem do tego. Wprowadziliśmy Discorda i teraz setki przedsiębiorców rozmawiają ze sobą na Discordzie, budują relacje, często robiąc konkretne deale, czyli rzeczywiście budując jakieś wspólne interesy spółki albo jeden drugiemu coś sprzedaje. Także to jest to. Skąd bym na to wpadł, jakbym to wiedział? Nie wiedziałbym, gdybym nie zapytał. I już. I mimo, że ja nie używam ani komunikatorów takich, ani social mediów, to mamy tam zespół, który tam jest, siedzi i czyta. I nawet potem mi wysyłają screeny, że patrz, ludzie tutaj dyskutują na Discordzie Nowoczesnej Firmy, że ty pewnie jesteś pod jakimś ukrytym nickiem tam i podsłuchujesz i oglądasz, co tu się dzieje. Nie ma mnie tam w ogóle, ale w jakim sensie wiem, co tam się dzieje, ponieważ uszy i oczy są w postaci mojego zespołu tam, także jak najbardziej, bo musimy to robić, żeby wiedzieć, o czym ludzie gadają, jakie są nastroje, co by chcieli zmienić, co by chcieli dodać i cały czas zmieniać. Bez tego nie można, można wymyślić prototyp samemu, ale później to już rynek musi Ci mówić, co Ty masz dalej robić. Także obsesyjnie dbaj o klienta. W praktyce to oznacza, że bierzesz kartkę i długopis i zastanawiasz się fizycznie, nie w głowie, tylko na tej kartce, co możesz zrobić dla klienta jeszcze. Jakaś ankieta, zapytać go w ogóle, co by chciał, albo jeżeli nie kupił ostatecznie od Ciebie, a był blisko, to dlaczego? Zapytaj go, dlaczego nie kupiłeś? Rozumiem, że już nie kupisz, tak? Ale chciałbym wiedzieć dlaczego, bo to mi pomoże stać się lepszym. I tyle. Więc gadaj z klientami, buduj z nimi relacje, to są Twoi szefowie. I już. Ostatnie, dziesiąte przykazanie. Będziesz inwestował, a dopiero później konsumował. To jest ważna zasada. Oczywiście ona się ściśle wiąże z tymi kredytami, że się nie bierze kredytów, natomiast nie tylko, ponieważ jeżeli chodzi o gotówkę,
Ja wiem, że my w kraju, który dopiero od 30 lat jest kapitalistyczny, to mamy takie łaknienie tego, że kurczę, samochód fajny, fajny dom i tak dalej, bo nie było tego, bo dziadek i babcia nie opowiadali ci o takich rzeczach, bo nie było tego w tym kraju, bo był socjalizm. No jeszcze my za 30 lat też nie wiadomo, co będzie. No ale bądźmy optymistyczni. W każdym razie to jest to, więc łakniemy tego, bo tego nie było, ale jednak trzeba się umieć trochę pohamować, tak? Czyli i da się tego nauczyć, tego hamowania się, żeby jak przychodzi na twoje konto kasa, to już pomijając to, że znowu trzeba się zabezpieczać, czyli nie możesz wydać 100% tej kasy, bo to, że dziś jest dobrze, to wiesz, jak pracujesz na etacie i masz na koncie 50 koła, no to dobrze, to masz 50 koła, ale jak jesteś przedsiębiorcą i masz 50 koła, to nic nie oznacza, to wcale nie oznacza, że w ogóle jesteś w dobrej sytuacji, bo za tydzień możesz mieć minus 100 koła, tak? Jak się coś wydarzy, jak z pracownikami coś się stanie, jak z produktem, jak będzie jakaś nowa ustawa i tak dalej, więc tu się nie ma co podniecać, a znam takich, którzy mając 50 koła, jako przedsiębiorcy od razu idą kupić nowe auto. Nowego to może nie kupią, poza dacią, ale jakieś tam sobie kupują, albo coś tam od razu szukają, albo na pierwszą wpłatę kredytu hipotecznego. Mój drogi przedsiębiorco, przedsiębiorczość wygląda tak. O ile życie każdego człowieka wygląda tak, sinusoida taka, raz do góry, raz na dół, a to dlatego, że chyba my tu nie jesteśmy tylko dla przyjemności, tylko po to, żeby się rozwijać. Taki głębszy insight, no ale tak uważam, rzeczywiście duchowo tak uważam, że po to tu przyszliśmy, żeby nasza dusza przeszła różne wyzwania i się rozwinęła. I w zależności na ile ta dusza twoja jest bardziej ambitna, no to przechodzi trudniejsze wyzwania, bardziej nawet ekstremalne. No ale to nie program o tym, więc może tutaj to zostawię. W każdym razie o tyle życie przedsiębiorcy, no to już wygląda w ogóle tak? Jakby się zepsuło EKG. Tak wygląda życie przedsiębiorcy. W związku z czym tym bardziej trzeba o to dbać, zabezpieczać finanse i jednocześnie tym samym nie wydawać wszystkiego i nie konsumować, czyli inwestować. Jeżeli my mamy jakąś kampanię marketingową, i ona dobrze zarobi, bijemy na przykład kolejny jakiś tam rekord sprzedaży i tak dalej, to moja pierwsza myśl to nie jest nowe auto. Bo ja mam auto chwilowo. No mam, jeżdżę, nie psuję się i tak dalej. Oczywiście zawsze można zmienić auto, jak najbardziej. To nie jest tak, że już się mam deprywację sensoryczną teraz i już mnie auta nie kręcą. Bardzo mnie kręcą, tak naprawdę. Bardzo mnie kręcą, patrzę na niektóre modele, jestem zachwycony i sobie myślę, kurczę, a kupię sobie za jakiś czas. Po kolei. Natomiast moja pierwsza myśl po udanej kampanii to jest: o kurczę, ile za to można zatrudnić ludzi? Albo teraz mam zapas, żeby jeszcze w jednym kraju otworzyć Instytut Lingwistyki, albo eksperta w Bentleyu otworzyć w kolejnym kraju. Taka jest moja pierwsza myśl, odruchowa. Mimo że jestem z tych, którzy są tak zwanymi spenderami, wydawaczami, czyli z tych, którzy zazwyczaj jako pierwszą myśl mają nowe auto, a może większy dom, a może to, a może tamto. Ale ćwiczyłem przez lata, ponieważ widziałem, do czego to prowadzi, że wydasz tu i teraz i przez moment się cieszysz nową rzeczą, a później już płakusiasz, że nie ma pieniążków. Także nie ma tak. W związku z czym nauczyłem się i teraz myślę, zwłaszcza, że jak zauważyłem, że to życiowe, biznesowe mam talent, czyli rekrutowanie nowych ludzi, budowanie z nimi czegoś fajnego, że to jest naprawdę taka frajda, to też widzę, że to jest w sumie, to jest równie przyjemne, jak kupno czegoś dla siebie. Tak to jest, że myślę sobie, że będziemy na przykład w Indonezji budować Instytut Lingwistyki, będziemy nadzorować, najpierw szukać człowieka, który poprowadzi kanał po indonezyjsku i tak dalej. Tak ekstremalnie to brzmi, brzmi po prostu jak szalone wyzwanie, ale wiem, że to jest do zrobienia i dlatego jak są środki, myślę, dobra, zainwestujmy w to. Czy to zarobi na 100%, czy to osiągnie sukces? Nie wiem, bo nigdy nie wiem, ale no mamy jakieś know-how, które działa w Polsce i zaczyna działać w Hiszpanii, w Brazylii, może zadziała też w Indonezji, sprawdźmy, a jak nie, to się dostosujemy, ponieważ będziemy pytać klientów, co dla nich jest odpowiednie i już. Od cała filozofia, także najpierw inwestowanie, potem konsumpcja. Jeżeli chcesz kupić nowe auto, zadaj sobie pytanie, czy już masz akcje, obligacje, albo złoto, albo bitcoina, albo czy zatrudniłeś nową osobę, może jakąś halę trzeba postawić, jak ktoś ma firmę produkcyjną, może trzeba zainwestować, nie wiem, w zabezpieczenie firmy, w prawników, żebyś miał lepsze umowy, bardziej zgodne z zasadami, z przepisami. Sposobów inwestowania stricte jest bardzo wiele. Natomiast to, co chciałem tu powiedzieć jako przykazanie, to jest to, że najpierw się inwestuje, a potem się konsumuje, tak? Czyli za każdym razem, jak dokupisz sobie trochę akcji, to potem sobie możesz dokupić telefon nowy, tak? Wyszedł nowy iPhone na przykład, dobra,
kupiłem akcję albo złotą monetę, albo zatrudniłem nową osobę i dalej mam pieniądze jakieś, no to teraz sobie kupię telefon. Potem kupiłem kawalerkę na wynajem, albo kupiłem, nie wiem, jakieś tam bitcoiny i tak dalej. Dobra. I dalej mi zostały pieniądze, to teraz kupię nowe auto. Dla niektórych to brzmi ekstremalnie, bo niektórzy sobie myślą, to ja nigdy nie kupię auta. Ale chodzi o to, że te 10 dzisiejszych przykazań, jak zaczniesz je stosować wszystkie, one są w praktyce proste, tylko w głowie są do przerobienia. Jak zaczniesz je wszystkie stosować, to gwarantuję Ci, że dożyjesz momentu i to nie będzie za 30 lat, tylko może za rok, może za 3, ale dożyjesz go, nie aż tak długo będzie trzeba czekać, że nie tylko będziesz wolny od wszelkich zadłużeń, ale będziesz mógł faktycznie dużo inwestować, a później równie dużo konsumować, czyli będziesz fajniej żyć, korzystać z życia jak najbardziej, ale przy pełnym zabezpieczeniu finansowym, przy pełnym poczuciu, że nie musisz walczyć, że jutrzejszy dzień aż tak Ci nie zagraża i że obojętnie co się nie wydarzy, to Ty sobie z tym poradzisz. Tak to wygląda, to jest dekalog bogactwa. Gdyby to były tylko moje zasady, no to jeszcze można by się zastanawiać, czy są wyjątki i tak dalej, ale to nie są tylko moje zasady, tylko wszystkich praktycznie gości programu Ekspert w Bentleyu. I oni wszyscy stosują te zasady, więc to nie może być przypadek. To po prostu działa, także stosuj te 10 zasad i zobaczysz, że zarabiasz po prostu więcej. Zapraszam Cię na ekspertia.com.pl po nasze książki. Jeżeli interesujesz się inwestowaniem, to pamiętaj, że mamy tam Biblię inwestowania, a tam kilkanaście różnych sposobów na inwestowanie oraz mój obszerny rozdział o psychologii inwestowania, czyli co trzeba w swojej głowie zmienić, żeby w ogóle rozsądnie inwestować. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, jak największych przychodów, jak najmądrzejszych wydatków, jak największych zabezpieczenia finansowego, ponieważ nawet w tak niepewnych czasach jak teraz da się zbudować jakiegoś rodzaju przynajmniej finansową pewność, a przynajmniej drastycznie zwiększyć jej prawdopodobieństwo. Gwarantuję Ci, że będziesz się dobrze wtedy bawić i będziesz mieć dużo mniej stresu, a to przy okazji wpłynie na Twoje zdrowie, samopoczucie i długowieczność. Także życzę Ci zdrowia w tym czasie i sukcesu też w tym czasie, ale tak naprawdę tego wszystkiego w każdym czasie. Zalajkuj, skomentuj, przekaż znajomym i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.